No, codziennie trenuję, nie? Jestem też instruktorem kulturystyki, więc spędzam dużo czasu. Jestem też trenerem personalnym, więc po połowę dnia spędzam na siłowni. Znaczy, no wiesz, no, ma taki styl swój na życie, na wypowiedzi. No, ja to słuchałem i powiem ci, że poprawiło mi troszeczkę humor wieczorem, jak to oglądałem, troszeczkę się pośmiałem. No, ja ogólnie szanuję kulturystów. To nie jest tak, że pracuję też tak, więc na przykład moim przyjacielem jest znany kulturysta Jakub Szostak. Trenowałem też pod okiem Piotra Głuchowskiego. Ja szanuję takich ludzi, a jeżeli na przykład Robert tam coś o mnie mówi, to niech sobie mówi, no trudno, no tak jest jego styl na życie, nie? A powiem jedno, no każdy chyba wie, że kulturystyka, typowo kulturystyka, to jest też taki styl na życie, to jest ciężka praca, ciężkie treningi, odpowiednia dieta i te inne sprawy, ale no typowo ludzie, którzy trenują jakiekolwiek sztuki walki, mieszane sztuki walki albo ogólnie trenują na macie, wiedzą, że to jest całkiem inny trening. To jest ciężki trening, to powtarzanie technik, to są ćwiczenia non-stop. Ja uważam, że Robert to by na rozgrzewce pierwszej, gdzie chodzę na matę po 15 minutach, już by go nie było, nie? Więc jeżeli na mnie ciśnie, no to inaczej, mało mówić, więcej robić, więc 27 możemy się spotkać, to jest dokładnie chyba 27 w Katowicach, w Oktagonie, na MMA atak i pokażę po prostu, czy masa ma znaczenie, czy walczy się głową i sercem, nie? Nie uważam się, że za jakiegoś tam fightera, za jakiegoś kozaka. Trenuję to od wielu lat dla przyjemności, trenuję różne sztuki walki i na pewno będę chciał pokazać coś więcej w oktagonie. Będę przynajmniej się starał i wejdę tam po to, żeby wygrać tą walkę. Może tak się zdarzy, że dostanę strzała i padnę, bo to jest wielki chłop, ale no mam nadzieję, że to wygram, nie? Jeżeli dojdzie do walki. Nie po to tyle lat trenowałem, nie po to znam świat kulturystyki, znam świat sportu walki. Mam wielu przyjaciół w jednym i w drugim gronie. Podejmuję wyzwania, tym bardziej, jeżeli ktoś mi powie, że to spotkanie z tirem, bo to tak może być, nie? Dostanę blombę i padnę, ale wygląda to też z drugiej strony, ktoś weźmie pod uwagę, że ja mam około 80 kg, 130, więc trzeba mieć jaja, żeby podjąć to wyzwanie, nie? No, to jest tak, no, ja miałem jakieś tam swoje marzenia w życiu. Powiedziałem, że kiedyś stworzę najlepszą grupę Trip and Days w Polsce. Udało mi się, mam najmocniejszą grupę w Polsce, Bad Boys. To jest naprawdę mocna ekipa. Miałem jakiś cel, osiągnąłem. Drugą moją miłością, można powiedzieć, to były sztuki walki. No, trenowałem od zawsze i jeżeli ktoś zrozumie, że nie łączmy tych dwóch faktów, to w oktagonie pokażę to, co potrafię. No, mam nadzieję, że Bóg akurat będzie po mojej stronie i tego dnia kok spadnie, a że na większych działa większa grawitacja, więc szybko padnie. No, mam taką nadzieję.